Polska Loteria Szczepionkowa. Kolejne, fanty loteria dla zaszczepionych. Co jest do wybrania? 1 000 000 zł i inne nagrody finansowe, 720 hulajnóg elektrycznych, najnowsze hybrydowe Toyoty. To tylko niektóre z fantów, jakie będzie można wygrać w loterii i Narodowego Programu Szczepień. Jak poinformował w ubiegłym tygodniu szef KPRM, pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk, loteria wystartuje 1 lipca i będzie realizowana przez totalizator sportowy przy wsparciu spółek Skarbu Państwa. Potrwa 3 miesiące. Będą mogły wziąć w niej udział osoby, które od początku rozpoczęcia Narodowego Programu Szczepień przyjęły 2 dawki preparatu przeciw COVID-19. Zaszczepieni 1 dawką prawdopodobnie również będą mogli dołączyć do loterii, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Jak wziąć udział w loterii? Fakt poznał szczegóły wciąż dopracowywanych zasad zabawy. Zaszczepieni będą mogli zadeklarować chęć uczestnictwa w losowaniu na 2 sposoby, poprzez internetowe konto pacjenta lub infolinię. Ci czekający na zastrzyk będą mogli wyrazić zgodę na udział w konkursie przed jego podaniem. Każda osoba będzie mieć 4 szanse na wygraną. 1 000 000 zł i hybrydowa Toyota. Co 2000 uczestnik wygrywa 500 zł. Co tydzień będą 2 nagrody po 50 000 zł, a także 60 hulajnóg elektrycznych wartych około 1700-2000 zł i vouchery na paliwo oraz ubezpieczenia. Takich losowań będzie 12. Z kolei co miesiąc losowane będą 2 nagrody po 100 tysięcy złotych, a także 2 samochody hybrydowe Toyota Corolla Sedan z silnikiem 1,8122 koni mechanicznych z 2021 rok i vouchery za paliwo oraz ubezpieczenia. Będą 3 takie losowania. W finale będą to 2 nagrody po 1 000 000 zł oraz 2 samochody hybrydowe Toyota CHR z silnikiem 1,8122 km z 2021 rok. Trwają uzgodnienia z resortem finansów dotyczące zwolnienia z podatku nagród loterii szczepionkowej. Ile szczepień wykonano w Polsce? W Polsce wykonano łącznie 21 326 996 szczepień. Ostatniej doby zastrzyk przyjęło 132 785 chętnych. W pełni zaszczepionych jest 7 777 048.